24 sesję Rady Dzielnicy 11 w Podgórze Puchackie. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości, pana naczelnika naszego oddziału Straży Miejskiej, witam panią kierownik Straży Miejskiej. Bardzo serdecznie. Czy macie państwo jakieś uwagi, wnioski co do projektu porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę. W imieniu Komisji Edukacji chciałem złożyć projekt uchwały w sprawie listy rankingowej pracy szkół podstawowych i gimnazjów przedszkoli w 2016 roku. Udało się to zapisać, przysłał do piątego aż piątego. Spełnia wymogi regulaminowe. Też otwieram dyskusję nad wnioskiem. Do wniosku też został dołączony drugi wniosek o odstąpienie od wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w sprawie tego wniosku o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę, w takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Więc w sprawie porządku obrad, jeśli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym, że pan naczelnik naszego oddziału Straży Miejskiej chciałby przedstawić nam sprawozdanie z działalności i z realizacji tych ustaleń, które zostały zawarte w ramach tego porozumienia między Radą Dzielnicy a lokalnym oddziałem Straży Miejskiej, to proponuję, abyśmy w punkcie pierwszym zapoznali się z tą informacją. Jeżeli nikt z państwa nie zgłosi sprzeciwu, to to uznam za, przez aklamację, że akceptujemy, aby w punkcie pierwszym pan naczelnik mógł zabrać głos. Nie widzę. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie na zeszle. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, że dane mi było przedstawić, że dane będzie przedstawić to sprawozdanie. Nie zajmę więcej niż 5-7 minut państwa, ale zadanie kontrakty dla dzielnicy realizowane jest co do zasady z Komisją Praworządności Rady Dzielnicy. Natomiast chciałbym przedstawić w takim szerszym gremium generalne króciutko takie podstawowe założenia tego zadania. Chodzi o to, żeby ustalić sobie w jakimś okresie czasowym, znaczy oczywiście zadania wyznaczone są na kwartał, natomiast możemy sobie w porozumieniu tutaj z Radą Dzielnicy rozwijamy te zadania na przykład na okres jednego miesiąca. Chodzi o to, żeby przez ten okres wyznaczyć sobie konkretne miejsce, które najbardziej tak doskwiera mieszkańców, gdzie jest największy problem na danym terenie. Ten założenie jest takie, żeby tych zadań nie było też dużo. Jedno, druga, dwa miejsca. Wtedy my skupiamy się na tym miejscu, kontrolujemy codziennie to miejsce i wtedy to podnosi zamierzone zmiany. Chciałbym państwu przekazać tę informację, ponieważ również ten program jest skierowany do wszystkich państwa i oczywiście każdy z państwa, każdy z radnych może takie miejsce zgłosić i będzie po prostu realizować to zadanie. Później oczywiście realizacji tego zadania rozliczymy się w formie pisemnej.
osobą upoważnioną do kontaktu ze mną i przekazywania informacji na temat tych miejsc jest przewodniczący Komisji Praworządności Rady Dziewiczej, pan Dariusz Bochański, do którego proszę ewentualnie kierować takie miejsca. Będzie oczywiście informacja zwrotna do każdego radnego, w jakim terminie to zadanie będzie realizowane, jeśli tych zadań będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli tych zadań byłoby bardzo dużo. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o miesiąc październik, zadanie do realizacji ulica Witosa 19, osiedle Kurbanów, sklep Planeta, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, kontrolujemy to miejsce. Natomiast poprzedni kwartał, właściwie okres wakacyjny, tutaj jeśli chodzi o zadanie kontrakty dla dzielnic, ulica Bojki, Wysłuchów, Pawilony, znamy to miejsce, też pod kątem właśnie spożywania alkoholu, zakłócanie porządku publicznego. I tak, w okresie wakacyjnym, proszę Państwa, dokonaliśmy tam 63 kontrole tego miejsca i ujawniliśmy 39 wykroczeń, z czego 11 wykroczeń związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych. Sprawców tych wykroczeń ukarano mandatami karnymi. Ujawniono również 7 wykroczeń polegających na zaświeceniu miejsc dostępnych dla publiczności. Tutaj zastosowano środki pozakarne. Również jedną osobę z tamtego miejsca przewieziono do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, czyli do Izby Wyczerpień po prostu był. Teraz już to było ładnie. Ujawniono tam też 8 wykroczeń związanych z zastosowaniem się do przepisów ruchu drogowego, z czego 3 osoby zostały karne mandatami, 5 do 5 osób zastosowano środki pozakarne. Również nałożono 1 mandat za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym oraz przeciwko 2 sprawcom używania słów nieprzyzwoitych został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. No generalnie z takich danych umowych to byłoby wszystko. Można? Tak, oczywiście. Chciałem tylko powiedzieć, że kopia jest też z tego, więc każdy może... Można pan naczelnik nie podać. Znaczy oczywiście, tak, oczywiście to sprawozdanie zostało przekazane na dzielnicy, na to bardzo ja tutaj jakby korzystałem ze swojej obecności, też tutaj chciałem Państwu te informacje przekazać. Cóż, właściwie z mojej strony tyle. Intencją mojej wizyty tutaj było przekazanie Państwu takiej informacji, że jeśli macie Państwo zgłoszenia od mieszkańców danego terenu, dany radny, że coś niepokoi, jakieś problemy zabrzmiały, powtarza się, to żeby po prostu te informacje przekazywać Panu Marszałowi Pochelskiemu, Przewodniczącemu Komisji Praworządności. On będzie się ze mną kontaktował i będziemy starali się tych problemów zapobiegać. To tyle z mojej strony. Jeśli jakieś pytania ewentualnie Państwo mają, to służę. Pan kierownik jest chciałby powiedzieć, tak? Nie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Właśnie ja chciałem tylko krótko wtrącić się i może podsumować. My tu z Panem Naczelnikiem bardzo ściśle współpracujemy, jeśli chodzi o przynajmniej te tereny, które zaznaczyliśmy jako najbardziej niebezpieczne. No ja ten jeden teren właśnie w ulicy Bojki, Pawilony Handlowy mam koło siebie i na co dzień widzę, że te patrole praktycznie są i one przynoszą efekty. Też to jest opis wszystkich interwencji Straży Miejskiej. Można się zapoznać z tym pismem, które jest tam kopia. No i tak jak tutaj pan naczelnik wspomniał, jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze ewentualnie sprawy, można kierować do mnie. I czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie tego sprawozdania i w sprawie współpracy ze Strażą Miejską? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Sendecki. Ja mam taką kwestię, która dotyczy współpracy ze Strażą Miejską.
dokładnie tego, jak Straż Miejska działa, albo raczej nie działa. W zeszłą sobotę, mieszkam naprzeciwko budowy, o godzinie 6:30 rano rozpoczęła się straszna praca, taka można powiedzieć jazgot. Zadzwoniłem na Straż Miejską, mówiąc, że jest, obudziło mnie to, jest po prostu ruch. Ze strony Straży Miejskiej usłyszałem informację, że już skończyła się cisza nocna, w związku z tym Straż Miejska nie zamierza interweniować i nic ich nie obchodzi, coś takiego, co ująłem na zasadzie zasad współżycia społecznego. W związku z tym zadzwoniłem na Policję Państwową. Policja przyjechała za 15 minut, wystawiła na tej budowie na ulicy Mochnackiego mandat karny z powodu tak przekroczenia norm, które to było słychać. Straż Miejska mówiła, że nie posiada urządzenia do monitorowania, do mierzenia hałasu, w związku z tym nie przybyła. Godzina 22:30 tego samego dnia, już jest cisza nocna, znowu rozpoczął się jazgot na budowie, dzwonię do Straży Miejskiej. Tak jak zwykle wieczorami telefon Straży Miejskiej nie działa, spada sygnał zaraz po usłyszeniu wezwania sekretarki. W związku z tym dzwonię na policję i policja przyjeżdża i nakłada znowuż mandat karny. Straż Miejska w ogóle w ten dzień nie, no współpraca ze Strażą Miejską jest żadna. Parę dni wcześniej, dokładnie 2 tygodnie, czyli tydzień przed tym, dzwonię do Straży Miejskiej i mówię, że już od 3 tygodni na ulicy Mochnackiego stoi po wypadku wrak samochodu i jest nieusunięty, mimo tego, że zgłaszałem wielokrotnie na Straż Miejską. Powiedziano mi, że do tego wieczoru, znaczy po południu będzie pani, która zajmuje się tym rejonem, jakaś pani Teresa, dzwoni rzeczywiście do mnie i mówi, że chciała mnie zapewnić, że już kilkakrotnie była u właściciela i nic. Od tego czasu minęło 2 tygodnie, nadal ten wrak stoi do dzisiaj łącznie na, czyli to już jest ponad 5 tygodni na ulicy Mochnackiego. Straż Miejska jest całkowicie niewydolna. Mówię tej pani, która jest w rejonie, że na ulicy Estońskiej, na chodniku stoją permanentnie auta, także nie można przejść, bo zajmują cały chodnik. Na to pani ze Straży Miejskiej informuje mnie, że jest to taki teren, gdzie jest chodnik prywatny, w związku z tym Straż Miejska nie zamierza interweniować. Proszę Państwa, nie ma coś takiego w ruchu drogowym, jakoby chodnik prywatny. To, że tam jest napisane strefa ruchu, to nie znaczy, że Straż Miejska nie może interweniować. Już nie dzwoniłem na policję, bo już mi szkoda na to siły, ale udowodniłbym, że jest to do zrobienia. W związku z tym uważam, że Straż Miejska jest zupełnie niepotrzebna w naszej dzielnicy i najlepiej byłoby, jakby przekazała te kompetencje, a przede wszystkim te środki Policji Państwowej, która jest wydolna i jest w stanie działać. Natomiast Straż Miejska w ostatnich 2 tygodniach pokazała swoją ignorancję i indolencję. Dziękuję bardzo. Mógłby się w jakiś sposób odnieść, chociaż dziwią mnie pana słowa, powiem szczerze. Oczywiście temat z budową wyjaśnię. Rozumiem, że chodzi o sobotę 13, tak? Tak, tą sobotę. Nie tą teraz, poprzednią. Tą sobotę mieli wolno na budowę. Dobrze. Temat oczywiście budowy wyjaśnię. Temat ulicy Mochnackiego również. No i Estońskiej oczywiście też. Czy mógłbym jakiś kontakt zwrotny do pana? Oczywiście. Podam panu numer zadowolenia, tutaj będę publicznie, tutaj mogę do dzielnicy pani się pyta, czy przekażę. Ja zawsze jak dzwonię, to się nagrywam, pokazuje się mój numer i jest posiadanie w Straży Miejskiej. Może by zgłosił poza załogą. Pan naczelnik jeszcze chciał coś w tej sprawie odnieść się do wystąpienia pana naczelnika? No oczywiście odniosę się po... Nie znam tych faktów, odniosę się oczywiście po sprawdzeniu i szczegółowo panu odpowiem na te zarzuty, bo myślę, że są dosyć poważne, a mi się nie chce wierzyć, żeby taka sprawa miała miejsce. Niestety. Pan przewodniczący. Szanowni Państwo, miałem się nie odzywać, ale to co usłyszałem tutaj od pana radnego Sarneckiego, to muszę się odezwać. Muszę się odezwać chociażby z tego względu, że ja uważam, że Straż Miejska jest nie tylko potrzebna, ale konieczna. Owszem, są pewne rzeczy, które trzeba załatwić. Nie rozumiem tutaj tego w ogóle, co było mówione, bo jestem zarządcą Piasków Nowych i to jest zupełnie inaczej, proszę Państwa. Straż Miejska wzorowo spełnia swoje obowiązki i to jest specjalnie to mówię, dlatego że teraz będą mieć ciężko, bo trzeba utrzymać tak wysoki poziom, do jakiego doprowadzili. A 3 lata temu, obejmując to osiedle, było zupełnie inaczej. Było inaczej dlaczego? Było nieoznakowane, nie mogła działać. W tej chwili jest oznakowane właśnie strefą ruchu, właśnie Straż Miejska korzysta z tego wszystkiego. Mandaty się sypią, samochody są usuwane stamtąd. No, jestem zaskoczony,
ale chciałbym tutaj tylko jedną rzecz powiedzieć, żeby czasem pan naczelnik nie zabierał z tego mojego regionu tej ekipy, która jest. Bo to jest bardzo dobra ekipa i niech ona tam zostanie, bo słyszę, że jest gorsza, to proszę sobie, to pan poszkodzi, ale tam zostanie. Bo tam naprawdę wzorowo się wywiązują ze swojego regionu. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych jeszcze chciałbym zadać jeszcze pytanie panu naczelnikowi. Pani radna Biało, tak? Ja jestem z mieszkańcem Piasku Wielkich. Mam takie pytanie, czy Państwo możecie nam pomóc przy cmentarzu? Mamy parking usytuowany na terenie prywatnym i od 3 tygodni, może od miesiąca, praktycznie codziennie przejeżdża jedna czy dwie pomocy drogowe typu laweta z samochodami osobowymi. Ja im się przestrzegam kilkakrotnie i prosiłem, że to jest teren prywatny, żeby to jednak nie przeładowują te samochody, czasem ta laweta zostaje, jadą na 2-3 godziny. I to po sumie ja tak troszeczkę odepnę. Co mam sobie? Czy wystarczy tylko dać, jest tam oznaczenie 2,5 tony. Nie mówię, że tiry też tam wjeżdżają i stoją na tym parkingu. A moją interwencję, bo ja się jestem, czuję się odpowiedzialny za ten teren, to mi mówią, a proszę pana, to wszyscy tak robią, to my też będziemy robić. Jest 2,5 tony jest oznaczone. Jest przy wjeździe na ten parking. Zaznaczam to teren z tej terenem prywatnym. Ulica Niebieska. Za kościołem zaraz jest tam. Tam jest. Jest przed cmentarzem. Tak, przy cmentarzu. Dlatego mówię, nie mówiąc jeszcze, że wieczorem, nawet może koło 8 godzin 9, odprawia się taki szar, że młodych ludzi, którzy się tam uczą jeździć albo uczą kontrolowanie czy niekontrolowane pośliski. Jest to widać na wywidzeniach, jest to po prostu zorane, ale mi właśnie ignorancja stoi jeden państw. On to jest, ja mam numer, zaraz spisałem sobie w sobotę, to mi pan nie spisze, to mi numer w sobotę. Więc tak, czy możecie państwo nam w tym pomóc? Próbując odpowiedzieć na pana pytanie, oczywiście postaramy się pomóc, natomiast też nie mogę obiecać rzeczy takich mak, które po prostu sabotażu nam nie pozwala. Ja rozumiem. Pan o znaku dwie, no niestety nie mam kompetencji. Ja pana rozumiem, tylko dlatego powiem, czym, ale ewentualnie jakąś interwencję, co możemy w tym wypadku zrobić, bo po prostu nie stoją później, trwa 2 godziny, 3 godziny te samochody załadowane 2 samochodami, drugi przeładowuje się, rozładowują. Tylko grzecznościowo, ja bym pytał, mówi panu, czy to jest ten prywatny, to jedźcie pod Carrefoura, czy wam tam wszyscy pozwolą. Bo nie wiem, czy tak pod Carrefoura można byłoby sobie tak po prostu robić. Też nie jako prywatny. Jeśli to w jakiś tam sposób zakłóca państwu spokój. No wie pan, zakłóca tyle, że ja coś panu powiem. Ludzie powierzę, a z drugiej strony ja zawsze podkreślam, to wypracowane jest typowo przez paletę typowo prywatną sprawę. Usytuowanie parkingu, nikt do tego tam proszę nie zrobi. Nagle się robi parking dla tirów, przeładunek dla lawet, no i tylko to takie interwencje. Czy to może ewentualnie raz na jakiś czas podjechać. Zobacz, jak to by wszystko wygląda. Jeżeli się ma jak od nas coś tam postawić, jakoś tam wycinkę, założę, ale jakby tak jesteśmy co przy okazji. Ja mogę numer podać, bo jak pójdzie pan, żeby to się na ten temat. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania, że chciałby zabrać głos w temacie współpracy ze Strażą Miejską? Tak, pan radny, proszę. Ja mam takie pytanie, czy państwo macie jakiś wewnętrzny podział odnośnie struktury przynależności poszczególnych, czy tak powiem, strażników do danego terenu, czy to jest cała dzielnica jednakowo, tak powiem? Proszę państwa, mamy oczywiście, z tym, że teraz tutaj przechodzimy taką restrukturyzację, to troszeczkę się zmieni od 1 listopada. Ja tutaj taką wstępną informację już panu przewodniczącemu przekazałem na temat wykaz z wszystkimi strażnikami rejonowymi. Przekażę państwu po 1 listopada, gdzie już będzie to zaakceptowane przez komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa i no, żeby już będzie to już na 100% po prostu te osoby. Chociaż co do zasady, obawy rozwiewam, to osoby, które są tam rejonowymi, raczej inaczej zostaną. Czy z państwa jeszcze? Pan naczelnik rozumiem wszystko. Tak. Znaczy ja kończąc powiem tak, że na pewno Straż Miejska jest potrzebna i tutaj podzielam zdanie pana przewodniczącego Stanka. To jest taki podział na
policję i straż miejską, czyli policję, służbę zajmującą się powiedzmy cięższą przestępczością i straż miejską, która zajmuje się ochroną tego, co nazywamy porządkiem publicznym, no jest potrzebny, bo to też jest pewne odciążenie dla policji. Myślę, że ta przyjęta formuła współpracy polegająca na tym, że wskazujemy co pewien czas Straży Miejskiej pewien rejon, aby straż objęła go takim szczególnym nadzorem i aby była tam większa częstotliwość patroli, zdaje egzamin. No, prosilibyśmy faktycznie o taką większą efektywność i o jeszcze większe, powiedzmy, przyłożenie się do tych obowiązków. Ale myślę, że ta formuła faktycznie jest dobra. Po pewnym czasie tutaj pan naczelnik będzie nam zdawał sprawozdanie z tych osiągnięć w walce z chuligaństwem, z przestępczością, z aktami zakłócania porządku publicznego. No ale jeżeli będą efekty, no to my też będziemy wspierać w postaci zakupu, ja też mogę taką deklarację w imieniu Państwa Rady złożyć, będziemy wspierać w postaci zakupu sprzętu, czy finansowania tych godzin. Także bardzo dziękuję za... Jeśli możesz, takie formę tego prostego typu podsumowania, chciałbym powiedzieć wyraźnie taką rzecz, że ja od swoich pracowników oczekuję efektywnej pracy i skupienia i pracy takiej na 100%. Natomiast bardzo, znaczy nie cieszą, ale też wnikliwie. Rzeczą jest też oczywistą, że pojawiają się głosy negatywne i też dla mnie one są cenne w tym sensie, że ja sobie to oczywiście zweryfikuję i ustalę sobie, jak to było. Też dla mnie jest to jakieś może wskazówka, że coś gdzieś jest niepokojącego, trzeba poprawić. Także ja przyjmuję ten głos. I tak jak powiedziałem, sprawdzę to i przekażę informacje szczegółowe. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na jakiś czas do złożenia kolejnego. W związku z tym przechodzimy do...